mężem, ojcem trójki dzieci i dzisiaj stoję przed Państwem przede wszystkim jako rodzic. Postaram się spełnić Pani profesor życzenie. Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności? Króciutko. Niezależnie od tego, kim jesteśmy, mamy wpływ na wychowanie młodzieży. Za panią Anną Lipczyńską, autorką książki Wszyscy jesteśmy wychowawcami. W ramach wychowania nie można pominąć wychowania seksualnego. O tym mówi ojciec Augustyn w książce Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole. Kościół zachęca rodziców do wychowania seksualnego dzieci i przyznaje w tym względzie szkole należne jej miejsce, czyli rolę pomocniczą. Kolejne słowo ojca Augustyna w swojej książce Integracja seksualna cytuje świadectwa dojrzałych już osób, dorosłych, które, ponieważ nie spotkały na swojej drodze w okresie dojrzewania pomocnych osób, kompetentnych osób, które mówiłyby o problemach seksualności z dziećmi, niestety skończyło się to różnego typu niepowodzeniami. Także jest taki żal wśród dorosłych ludzi, gdzie mówią, że dlaczego dopiero teraz daje mi się taką możliwość, czyli rozmowy z kompetentną osobą. Jak ukazać piękno miłości w domu i w szkole? W takim razie. Skąd dzieci i młodzież czerpią wiedzę o miłości i seksualności i do kogo zwróciłoby się o pomoc w zrozumieniu tych kwestii? Tutaj są badania z doktora Szymona Grzelaka z Archipelagu Skarbów i króciutko, źródła wiedzy o miłości. Największym, i tu rodzice są największym źródłem wiedzy o miłości. Źródła wiedzy o seksualności, tu już rówieśnicy i internet. Natomiast jeśli chodzi o zaufanie, to rodzice cieszą się największym zaufaniem dzieci. W związku z tym z tych badań wynika, że rodzice są wiarygodnym źródłem wiedzy o miłości i o seksualności. Przykładowe pomocy do wykorzystania w ukazywaniu seksualności w kontekście miłości i piękna. Chcę tutaj zapowiedzieć książkę doktora Marka Babika z Krakowa na temat właśnie jak rozmawiać z dziećmi o seksualności. Ona powstała na bazie 10-letniego doświadczenia warsztatów, rozmów z rodzicami, z dziećmi właśnie na tematy seksualne. I kluczową sprawą, o której mówi dr Marek Babik, jest umiejętność słuchania dziecka, umiejętność słuchania tego, o co ono pyta. Dlatego, że w dzisiejszym świecie niestety nie mamy kontroli nad dziećmi, jakie informacje do nich dochodzą. W związku z tym musimy reagować na bieżąco. Natomiast nie możemy nie mówić na tematy, nie rozmawiać z dziećmi o seksualności, ponieważ dziecko jest ciekawe i inteligentne. I druga zasada, jeżeli nie będziemy rozmawiać z dziećmi o seksualności, to dziecko tą wiedzę będzie czerpać z ulicy. Tą ulicą dzisiaj jest internet. I tutaj widzimy różne zasady, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi o seksualności. Natomiast ja chciałem się skoncentrować na jednej, wyjaśnić seksualność w kontekście miłości i piękna. Jak to możemy robić? Gdzie to się realizuje? W szkole ukazanie miłości i piękna w seksualności zajmuje się przedmiot wychowanie do życia w rodzinie. Mamy książki, podręczniki. Króciutko o człowieku, macierzyństwo, ojcostwo, sfery bliskości. Jest bardzo wiele tematów poruszanych na tym przedmiocie, które pomagają, tylko pomagają rodzicom w wychowaniu seksualności, bo chciałem podkreślić właśnie tak jak na początku, pierwszą rolą w wychowaniu seksualnym dziecka mają rodzice. Szkoła ma rolę pomocniczą. Seksualność w kontekście miłości i piękna. Przygotowaliśmy scenariusze na wszystkie poziomy nauczania w szkole podstawowej, gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej. I jeśli Państwo sobie życzycie, można się pisać u nas przy stoisku na listę i wyślemy po jednym scenariuszu lekcji na wskazany przez Państwa adres. Prosimy o czytelne zapisanie adresu. Mamy kolejne pomoce, gdzie ukazuje się piękno miłości i piękno seksualności. Film Zakochani i co dalej.
Nie bez znaczenia są badania na temat wychowania do życia w rodzinie, które zostały opublikowane w numerze 9 Wychowawcy. Edukacja seksualna typu A, bo trzeba wiedzieć, że wychowanie do życia w rodzinie to jest właśnie edukacja seksualna typu A, czyli wychowanie do abstynencji. I tam są obszerne badania pana doktora Szymona Czarnika z UJ-u, co myślą uczniowie o wychowaniu do życia w rodzinie, jak i oceniają do pobrania za darmo ze strony www.edu.pl cały numer wychowawcy w PDF-ie. Także zachęcam do odwiedzenia strony. Kolejna propozycja, mówienie o seksualności w kontekście miłości i piękna, to Archipelag Skarbów. Program profilaktyki zintegrowanej, oparty na metodach aktywizujących, bardzo ceniony przez młodzież, skierowany również do nauczycieli i do rodziców. Mówimy o miłości, szczęściu i seksie. Jak rozmawiać z dziećmi? Są to zasady, które w ramach programu Archipelag Skarbów omawia się z rodzicami. Słuchanie, szczerość, jasne zasady i oczekiwanie, chwalenie. Nastolatek tak potrzebuje być traktowanym poważnie, jasnych zasad, pochwał. Kolejna pomoc, jak rozmawiać o seksualności w kontekście miłości i piękna. Prezentacja dla młodzieży i prezentacja dla dzieci, twoja i moja historia. Tutaj króciutko tylko pokażę. Mówimy o naszych korzeniach w dziecku, mówimy o zakochaniu, mówimy o ślubie, mówimy o pięknu ciała człowieka, mówimy również o biologii, nie uciekamy od tych spraw trudnych. Mówimy też o rozwoju dziecka w łonie matki. Możemy to pięknie opowiadać dzieciom o ojcostwie w okresie prenatalnym, o pięknie narodzin, o macierzyństwie, o karmieniu piersią i o ojcostwie już po narodzinach. Jakie są współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży? Tu już wiele na temat gender było mówione, natomiast zadam pytanie, miłość i odpowiedzialność, czy seks i przyjemność? I tutaj chcę przedstawić artykuł pana Bronisława Wittsteina do Rzeczy z lutego bieżącego roku. Mówi o kulturze wesołków i mówi, ma być przyjemnie, to jest podstawowa idea tej ideologii, ma być przyjemnie. I tu przepraszam za te niestety przykłady, ale niestety mamy, okazuje się, że w Warszawie, w szkole podstawowej na zajęciach lekcyjnych pewna nauczycielka korzystała z tych książek i proponowała je dzieciom. Oczywiście był protest rodziców, już tych książek tam nie ma, natomiast one niestety, takie wypadki się zdarzają i proszę uważać, z czego uczą nauczyciele i jakiego programu, jaki program proponują. Na konferencji naukowej Edukacja Seksualna Aliaka w Warszawie mówiła o problemie gender szeroko pani Gabriele Kuby. Jej artykuł również się znajduje w Wychowawcy numer 9, o którym wcześniej mówiłem. Tylko jeden cytat z konferencji pani Kuby. Ostrzega, że jakie są metody działania lobby antyrodzinnego. Nie trzeba walczyć z kościołem, wystarczy seksualizować młodzież. To jest zasada. No i jakimi mężami, ojcami będą chłopcy wychowani na modelu ma być przyjemnie? Co na ten temat mówią specjaliści? Seksuolog Bogdan Stelmach i pani Aneta Zielińska, ekspert psychiatra dziecięcy. Więc początkowo seks daje frajdę. Im więcej się ma tego seksu, tym bardziej się go pragnie. Potem jest czymś przymusowym. Potem napięcie, traci się kontrolę nad aktywnością seksualną i seks zaczyna rządzić człowiekiem. Pani Aneta Zielińska. Najmłodsi seksoholicy mają 8 lat, większość 10-11. I znowu Bogdan Stelmach. Rodzice i szkoła bardzo często wychowanie dzieci sobie odpuszczają. Lukę wypełniają kolorowe pisma dla młodzieży. Tego typu książki, które tutaj niestety pokazałem, też są zagrożeniem dla dzieci. W bezczelny sposób promują wczesną inicjację seksualną. Jeśli nie jest to molestowanie, to co to jest? Właściwie jest to wręcz gwałt na dziecku i jego wrażliwości. I również cytat z gazety, artykuł profesora Nalaskowskiego, pytanie o przyszłość Polski. Może tego dokładnie nie widać,
czasie, ale tam gdzieś daleko na wiejskiej mówią o waszych dzieciach, tych samych, które na dobranoc całujecie w czoło, a do szkoły dajecie im kanapkę. To rodzaj ukrytej obławy na kolejnych kandydatów do kolejnych eufemizmów. I co możemy zrobić jako rodzice? Jak je uchronić przed tą seksualizacją? Rozmawiać z dziećmi, dbać o to, kto uczy przedmiotu wychowania do życia w rodzinie, w szkole, protestować przeciw seksualizacji dzieci. I w przygotowaniu jest porozumienie na rzecz ochrony praw dziecka i rodziców. Organizacje mają się zintegrować. Jakie mają być cele? Jeszcze to porozumienie, chcę tylko powiedzieć, że porozumienie powstaje w Częstochowie, w Fundacji dla Życia i Rodziny. I mamy konkretną propozycję. Integracja środowiska prorodzinnego, edukacja prawna rodziców i nauczycieli. I w konsekwencji później chcemy szybko reagować na przypadki seksualizacji dzieci. I powstaje forum dla rodziców, prawo dziecka i rodziców.pl i szukamy darczyńców. 500 osób po 10 zł lub 100 organizacji po 50 osób. Kto tylko zechce, może wpłacić w każdej reklamówce konferencyjnej. Jest wizytówka Fundacji dla Życia i Rodziny, także zapraszam do współpracy. Dziękuję za uwagę.